Hejka, hejka. Dzisiaj postanowiłam mieć dzień pod hasłem wszystko mogę, nic nie muszę. No bo ostatnio te dni były takie, że ja mocno cisnęłam z listą zadań, starałam się, żeby wszystkie zadania rutynowe i nierutynowe były wykonane. No i czułam taką presję. Codziennie rano budziłam się i czułam presję, że muszę tyle zrobić. I chyba w końcu poczułam się tym zmęczona. I tak sobie siadłam i pomyślałam, że ja muszę sobie zrobić jeden lub dwa dni w tygodniu przerwy od tej listy zadań. Żeby właśnie nie czuć tej presji, żeby robić rzeczy, na które mam ochotę. Bo jak ja mam zapełnioną listę zadań, to ja lecę punkt po punkcie i czasami mi tego dnia później brakuje, żeby zrobić coś dla siebie. Wczoraj na Facebooku wyświetlił mi się post, przeczytałam te słowa i tak dotarło do mnie, że kurczę, że czasem trzeba odpuścić. Dzisiaj właśnie jest taki dzień, w którym odpuszczam. I przeczytam to, co wczoraj przeczytałam na Facebooku. Nie musisz robić wszystkiego, nie musisz być świetną mamą, wspaniałą żoną, wspaniałą gospodynią domową, świetnym profesjonalistą. Kiedy twoje ciało się zmęczy, niewiele osób będzie pamiętało, jak bardzo starałaś się, a to wszystko w jednej osobie. Więc poświęć czas dla siebie, rób to, co kochasz, idź na spacer, idź do parku, zacznij chodzić na siłownię, kup sobie ubrania, idź do salonu piękności, śpi, bądź sobą, dbaj o siebie, kochaj siebie i zrób to wyłącznie dla siebie. Dbanie o innych jest piękne, ale jeśli nie dbasz o siebie, kto to zrobi? Dzieci dorosną, mąż czasem odchodzi, praca zawsze znajdzie zastępstwo, dom znów się zabrudzi, ale ty nie będziesz miała drugiej szansy. No piękne. Do mnie tak to trafiło i pomyślałam sobie, kurczę, no ja wiem, że ostatnio był trudny czas, bo te choroby i wszystko i tych obowiązków spadło na mnie trochę więcej, ale jak się nie zrobi, to świat się nie zawali. Więc dzisiaj na luzie totalnie. Co tam? O, muszę naprawić ci samochód, tak? Muszę naprawić, no tak, bumba. Cały czas odprawiam. Proszę? Działa. Ruszaj w trasę. Tak w ogóle to dzisiaj jest piątek, jeśli chodzi o choroby, to no cały czas coś, no nie ma co ukrywać, cały czas coś. Ja się z całej rodziny chyba najlepiej czuję. No i Juluś też wychodzi z choroby. Dzisiaj jest ostatni dzień na antybiotyku. Tymek, no to dzisiaj będę go obserwować, bo wczoraj musiałam go zabrać ze żłobka. Miał podwyższoną temperaturę. 37 wymiotował, ale dzisiaj chyba jest ok. W sumie jeszcze mu nie mierzyłam temperatury, ale jakieś takie ciepłe miał czoło. No nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że ten weekend będzie jakiś taki przełomowy i że może w końcu wszyscy poczujemy się lepiej, szczególnie Arek, bo on tak nie może wyjść z tej choroby. W sumie to miesiąc już się ciągnie, ponad miesiąc już się ciągnie, tak jak mówiłam w poprzednim blogu. No i cały czas się bada, jutro też jedzie na jakieś tam badanie. Ogólnie to my byliśmy już u lekarza w Warszawie prywatnie. Wyszło, że ma ostre zapalenie. Ale nie zatok, ale nie wiem, czy to nie jest połączenie kilku chorób, bo wczoraj nadal miał gorączkę, no i to jest jakieś dziwne, no ale nic, szukamy, zobaczymy, mam nadzieję, że ten antybiotyk, który teraz bierze, bo też już drugi raz w sumie na antybiotyku, mam nadzieję, że coś to pomoże. Bajka? Bajkę chcesz, ojej, no nie wiem, może będzie, no dzisiaj jest taki dzień przyjemności, może i dla ciebie też, co? Może i Tymsiowi puszczę bajkę. Czy bajkę? Ojejku, no może włączę, to zaraz cię włączę. Tymek skończył 2 latka, to teraz może troszeczkę tam tych bajek mama włączy, żeby nie... Tak, tyle skończyłeś, dobrze pokazujesz, tyle. Zobaczcie, jak on pokazuje. Tymoś, ile skończyłeś latek? 2? Ile? 2 latka skończyłeś? Nie 3, 2. O tyle, tak. Tak. Masz 2 latka, tak? Tak, 2 latka. Miś. Miś? Dobrze, to będzie bajka z misiem, dobrze. Koń, tak. Tak, koń i miś, tak? Koń i miś. Koń i miś, tak. Bu, bu, bu. Włączymy bajkę koń i miś. U nas też z tymi bajkami, znaczy nie bajkami, bo ja Tymkowi nie puszczam bajek takich, które mają jakąś tam fabułę, tylko puszczam mu piosenki, właśnie takie filmiki na YouTubie, które uczą na przykład liczyć, takie wolne bajeczki dla niemowlaków, tylko takie rzeczy. No i do tej pory było tak, że Tymek miał tych bajek tyle, co trwała inhalacja na przykład w czasie choroby. Już Tymuś włączam. I dlatego Tymkowi bajki kojarzą się w sumie z inhalacją, nie? I on często biegnie po inhalator i krzyczy, że chce bajkę. No i wiecie, jak bajka w trakcie inhalacji, no to w sumie wychodziło jakieś, no tam 20 minut dziennie powiedzmy tych bajek, może pół godziny, nie wiem, tak zliczając cały czas inhalowania się. No a teraz, jak już skończył te 2 latka,
to stwierdziłam, że no i ja czasem potrzebuję takiego odpoczynku, że ja coś porobię, a on sobie posiedzi i poogląda tego misia i konia. No i... No już, Julusiu, już. Jeden i drugi czegoś potrzebuje. Co tam? Już, już, bo ty głodny pewnie jesteś. Ale chaotyczny ten vlog. Dobrze? No i tak. I co o tych bajkach? I że właśnie skończył te 2 latka i mówię, kurczę, no trzeba mu czasem tak włączyć, żeby posiedział chociaż te 5-10 minut tak bez tego inhalatora i pooglądał i się pocieszył, że tutaj coś gra. Nie puszczamy takich normalnych bajek, nawet teraz słyszycie, że jest tylko muzyczka, jakiś tam wolny obraz. No i ja siedzę tak z Tymkiem i mu opowiadam, co się tam dzieje. Właśnie to są przygody jakiegoś misia. O, teraz misio łowi rybki. Widzisz? O, taki sobie miś. I to jest bez słów. Ja po prostu siedzę z Tymkiem i mu opowiadam, co ten miś robi. Ogólnie jak jest żłobek w ciągu tygodnia, no to nie ma w ogóle bajek. To wtedy nie. On po prostu jest cały dzień w żłobku, wraca, do końca dnia już się bawi. On też po żłobku tęskni za swoimi zabawkami, więc zazwyczaj się po prostu bawi sam lub z nami. I teraz tak jest, że właśnie jak przychodzi ten weekend, to postanowiłam, że no dam mu trochę tych bajek. No ale tak jak mówię, jest to na przykład tak jak teraz 5 minut, może jeszcze później mu włączę na jakieś 5 minut i tyle. No, nie ma co tak przyzwyczajać nas to tak, no jak damy radę, jak najdłużej bez tych bajeczek. Na pewno przyjdzie taki wiek, że tych bajek będzie więcej i wiemy o tym. Nie da się przed tym uchronić, zresztą my też oglądaliśmy bajki, jak byliśmy mali. Tylko, że fajnie jakby Tymek już zaczął mówić, a nie... że teraz będziemy go katować bajkami, a czy to będzie miało dobry skutek, czy nie, to nie wiadomo. Ja też nie chcę być taką matką, która wszystkiego zakazuje, wiadomo, ale no chcę te wprowadzenie bajek opóźnić po prostu. Ale jaja, minęło chyba z 1,5 godziny od mojego przywitanka z wami i ja nic nie zrobiłam poza zapakowaniem zmywarki i kręceniem się w kółko z wózkiem i gadaniem do Tymka. No po prostu masakra, ja nie potrafię funkcjonować bez listy zadań, wychodzi na to, że w sensie no korci mnie, znaczy w sumie to powinnam zerknąć, zobaczyć co ja tam mniej więcej mam dzisiaj zrobić, tak żeby nie wiem, usiąść na przykład, no nawet to czytanie książki, nie? Ja nie jestem w stanie usiąść czytać książkę, kiedy tutaj jest taki bałagan, kiedy jest taki chaos w domu straszny i nie wiem, nie potrafię. Nawet nie pościelę łóżka, jak nie mam poczucia, że robię to, żeby odhaczyć zadanie z listy. Bo ja codziennie mam takie zadanie właśnie ogarnąć sypialnię. Ja chciałabym ogarnąć sypialnię i odznaczyć na liście. Bo jak nie mam celu oznaczyć na liście, to ciężko mi jest to w ogóle zrobić. Okay. O tak, ty mów. Nie, spadło, poczekaj. Nie, 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 inaczej. O tak. To jest takie śmieszne, nie? Że ja nie potrafię bez listy zadań funkcjonować. Tymek każe sobie spinacz przyczepiać do ubrań, do ubrania i do... pampersa. Aha, śmiesznie. A to już jestem tak uzależniona od listy zadań, tak normalnie w domu, to mi ciężko jest coś zrobić. Ja zapisuję takie głupie rzeczy, jak właśnie poskładać pranie, stawić pranie, nie wiem, tak jak ogarniam sypialnię, to się nie rozdrabniam na takie rzeczy, jak na przykład pościelić łóżko, no bez przesady, nie? Ale właśnie muszę mieć to zadanie ogarnięcia sypialni do odznaczenia, bo inaczej to nie ogarnę tego. Przez ten ostatni miesiąc już tak mi weszło w nawyk to działanie z listą zadań, że nie potrafię, inaczej wychodzi na to. Zajrzę do tej listy zadań teraz, ale mimo wszystko tak na luzie, nie? Żeby się nie spinać, że czegoś nie zrobię, ale żeby właśnie jednak robić to, co mam do zrobienia. Chciałam pozbierać Tymka klocki i on się zdenerwował. Ja już nic nie tykam. Ja nie tykam. Tymek, mogę pozbierać te klocki? Mogę pozbierać te klocki? Dobrze, nie. Nie tykam. Nie tykam. Idę robić inne rzeczy. Ja się poddaję. Ja nie umiem bez listy zadań funkcjonować. Ja chodzę i się kręcę w kółko i ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Nie umiem. No nie wiem. Ja albo muszę nad tym popracować, albo cały czas być ze swoją listą zadań, bo ja nie potrafię z nią rozstać. Nie był to standardowy vlog z przebitkami, tylko taki gadany, ale przynajmniej dotarło do mnie, że ja to jestem jednak człowiek lista i nie potrafię funkcjonować bez listy zadań, mimo że bardzo bym chciała, ale też wprowadzę to postanowienie właśnie, żeby jednak czasami odpuścić. Ja tylko się jeszcze muszę trochę tego nauczyć. Także tak. Dobra. Widzimy się w następnym. Pa, patki!